Speedy Allroad, czyli funkcjonalny zestaw, kurtka oraz spodnie, przystosowane do każdych warunków pogodowych. Dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Ja jestem Barika, to jest RR Moto. Zaczynamy! Speedy Allroad, czyli kurtka oraz spodnie, zostały uszyte z materiału nylon 6.6 Extra Tenax, a w miejscach narożonych na tarcie użyto go nawet 3 warstwy. W miejscach, gdzie potrzebujemy więcej swobody i elastyczności, użyto poliester powlekany poliuretanem. Oprócz ochrony przed tarciem zapewniono także ochronę przed uderzeniami i zestaw zaopatrzono w protektory i są to autorskie protektory od marki Speedy o nazwie Forstech. Znajdziemy je na barkach, łokciach, kolanach oraz biodrach i są to protektory poziomu drugiego. Te na kolanach są dodatkowo regulowane, tak aby dopasować je do swojej sylwetki. Ochronę możemy podwyższyć, dokupując protektor na klatkę piersiową oraz na plecy. Protektor na plecy musi być dedykowany od marki Speedy, ponieważ mamy tutaj charakterystyczny zaczep do wkładania pleców i jest on montowany na rzep. Zadbano też o naszą widoczność po zmroku i na barkach, rękawach, nad kolanami czy na nogawkach zastosowano odblaski od marki 3M Scotlight. Cały komplet zyskał certyfikację podwójnego A. Pomyślano także o tym, aby kurtka oraz spodnie były przewiewne, ponieważ jest to komplet, który ma się odnaleźć w każdych warunkach pogodowych, a więc kiedy nadejdą ciepłe dni, możemy otworzyć sobie kilka kanałów wentylacyjnych. Na kurtce największy znajduje się na plecach. Mamy cały płat materiału, który możemy zawinąć do góry. W przedniej części możemy otworzyć sobie duży wlot na klatce piersiowej z jednej i z drugiej strony. Mamy również wlot na rękawach i tutaj mamy zamek, który działa w dwie strony, a więc możemy sobie wlot cały otworzyć, więc tutaj możecie go sobie dopasować już do swoich indywidualnych preferencji. A w spodniach mamy do dyspozycji dość spore, rozchylane panele wentylacyjne na udach. Pomyślano również o tym, aby w kurtce było nam wygodnie i aby poddawała się ruchom motocyklisty i mamy tutaj wszyte panele elastyczne. Znajdziemy je między innymi nad łokciem, na plecach oraz nad kolanami. Zarówno kurtka, jak i spodnie mają wewnątrz warstwy, które możemy wypiąć zależnie od warunków pogodowych. Aby po wypięciu kurtka czy spodnie równie dobrze prezentowały się na nas, mamy kilka miejsc, w których możemy je wyregulować i dopasować do siebie. W kurtce jest tu m.in. koniec rękawa, przedramię, biceps, podwójna regulacja w pasie, kołnierz również możemy dopasować do swoich indywidualnych preferencji oraz pod spodem kurtki mamy gumkę, dzięki której możemy ściśnić ją w pasie. W spodniach możemy dopasować pas oraz końcówki nogawek. Speedy Allroad jest zestawem, który jest przystosowany na każde warunki pogodowe, a więc oznacza to, że w środku znajdziemy warstwy. Pierwszą warstwę, którą znajdziemy zarówno w kurtce, jak i w spodniach, jest to membrana, która uchroni nas przed wiatrem oraz przed wodą. W tym przypadku jest to autorska membrana od Speedy o nazwie H2 Out. Ma ona parametry 10 000 × 10 000 i jest wyjątkową membraną, ponieważ może być stosowana zarówno wewnątrz kurtki, jak i na zewnątrz. Aby po wyciągnięciu na zewnątrz membrana nie była krótka, zastosowano tutaj rozwiązanie polegające na napach, które wstępnie skracają membranę, aby nie wystawała poza obrys kurtki, ale kiedy ją wyciągacie, możecie odpiąć te napy i membrana ładnie przykrywa całą kurtkę. W spodniach znajdziemy to samo rozwiązanie, ale tam membrana już ma po prostu gumkę w pasie, aby po wyciągnięciu i włożeniu ich na spodnie membrana trzymała się na swoim miejscu. Dodatkową zaletą jest to, że membrana również ma wszyty krótki zamek z tyłu, w spodniach, jak i w kurtce, a więc kiedy zakładacie je na zewnątrz, możecie je spiąć w całość, aby mieć pewność, że nic Was nie podwieje, czy nie będzie wiało po nerkach i nie dostanie się tam deszcz. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że nie musicie wozić ze sobą zawsze kombinezonu przeciwdeszczowego, ponieważ membranę możecie wyrzucić na wierzch. A membrana założona na kurtkę to przede wszystkim gwarancja ciepła, ponieważ kiedy jest wpięta wewnątrz, na pewno chroni nas przed wiatrem i wodą,
ale zewnętrzna warstwa i tak będzie mokra i będzie Was dodatkowo schładzać. A kiedy wypniecie ją i włożycie na zewnątrz, no to macie i ciepło, i sucho i nie macie problemu z wysuszeniem tej zewnętrznej warstwy. Kolejną warstwę znajdziemy już tylko w kurtce Speedy Allroad. Jest to puchowa kurtka, która uchroni nas przed zimnem. Wygląda dosyć casualowo, więc jeżeli idziecie po jeździe motocyklem na przykład wieczorem na miasto i nie macie ze sobą dodatkowej kurtki albo nie chcieliście jej brać, no to mamy tutaj kurtkę, która wygląda praktycznie jak zwykła puchowa kurtka, a więc możemy ją wypiąć, iść w niej na miasto, daje również dużo ciepła. Jest to pełna kurtka, więc daje nam ocieplenie również na rękawach, nie jest w formie kamizelki, jak to często bywa. A więc mamy tutaj praktycznie jeszcze trzy niezależne kurtki. Motocyklową, przeciwdeszczową i ocieplinę, w której śmiało można wyjść na miasto. Za użytkowaniem tej warstwy ocieplającej w życiu codziennym przemawia fakt, że producent zastosował takie rozwiązanie, że warstwy, które służą do spinania jej z innymi warstwami, można schować. Mamy pod spodem dziurę, możemy wepchnąć tam te napy i kurtka wtedy już wygląda po prostu jak casualowy produkt. Jak na komplet turystyczny przystało, znajdziemy tutaj wiele miejsc do przechowywania najważniejszych rzeczy. Kieszenie. Znajdziemy jedną w warstwie ocieplającej, jedna duża na plecach, cztery kieszenie w przedniej części kurtki, z czego dwie są wodoodporne. Jedna z nich znajduje się wewnątrz kurtki, a w spodniach mamy ich aż pięć. A więc mamy duże pole do manewru, jeżeli chodzi o przechowywanie rzeczy, czy w kurtce, czy to w spodniach. Kurtka Speedy Allroad jest również przystosowana do hydrobaga i znajdziemy tutaj mocowanie między innymi przy kołnierzu oraz na jednym z pasów regulujących. A kurtkę i spodnie bez problemu połączymy w zestaw dzięki zamkom, które znajdują się w jednej i w drugiej części. Pamiętajcie również, że membrany też mają zamki i możecie je spinać ze sobą niezależnie. Speedy Allroad, dostępna na rrmoto.pl i link do tego kompletu zostawiam Wam w opisie. Odwiedzajcie nas również stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.